Ja wybuch wojny pamiętam dokładnie, miałem wtedy 7 lat. I 1 września od zachodu, tu od strony Słowacji, od strony Orawy, nadleciał samolot niemiecki, przeleciał ponad las, tu ponad naszą chałupę i w stronę Zakopanego. A potem się za jakie 2 godziny pokazał się oddział niemiecki. Było ich tam, nie wiem, z 15 i szli pod górę, tu przez wieś, pchali rowery, bo to było błoto tam i nie mogli jechać. Przez ramię mieli przewieszone karabiny maszynowe i poszli w stronę Zakopanego. Ludzie się od razu zorientowali, kto to jest. No. Z tym, to nie byli żadni ani naziści, nie wiadomo kto inny, to byli Niemcy, po prostu Niemcy. No. W hełmach ze swastykami i dali się od razu poznać. Niedługo rozstrzelali tu w Zakopanem takiego jednego z naszych ludzi i wtedy ludziom bielma z oczu spadły, że to nie są ci Niemcy große Kultury i tak dalej, Ornun i tak dalej, i no, że są to po prostu no, mordercy faszyści, no, Niemcy. No to też niedługo zaczął się taki protest ze strony Polaków. Zorganizowane zostały takie grupy kurierskie. Zresztą one były chyba przygotowywane sprzed wojny, bo przecież wiadomo było, że wojna wybuchnie i trzeba się było na to przygotować. I przez Tatry tu była jedyna możliwość, żeby się dostać z Polski na zachód, bo na zachodzie tam we Francji, a potem w Anglii były oddziały polskie, prawda? Wojska polskie, ci co zdążyli się wycofać. Tu przed Niemcami przez Węgry szli później i tak dalej, i tak dalej. To te sprawy są znane. No i zorganizowany został ruch kurierski. Niemcy oczywiście mieli obstawione granice. Na zachód się nie dało, bo byli Niemcy. Na wschód się nie dało, bo towarzysze nas wyzwolili, radzieccy ze wschodu. Jedyna możliwość to było przez Węgry dostać się na zachód. Ale chcący dostać się przez Węgry, trzeba było przejść przez Słowację. A Słowacy przecież kolaborowali z Niemcami. I w 1939 roku nikt o tym dziś nie opowiada, ale razem z Niemcami wkroczyli tu Słowacy. I my ich tu nawet w Kościelisku kwaterowali w takim wojskowym bloku. No ale potem po jakimś czasie się wycofali Słowacy, zostali Niemcy i robili swoje porządki. I powstał ten ruch oporu, konspiracja. I kurierzy, dość wielka grupa kurierów się od razu zorganizowała i przez Tatry jedynie mogli przechodzić, bo tu Niemcom było trudno utrzymać tą granicę, no bo góry. Poza tym i śniegi, i różnie było, i warunki trudne, więc oni tu patrolowali, tu pod Tatrami chodzili z psami, z karabinami, to ja ich tu pamiętam, bo tu ich mnie tu widzieli. No ale ci kurierzy się przemykali się właśnie. Mieli tu niedaleko w Kościelisku, tu zaraz w stronę Witowa, mieli taki punkt przerzutowy. Zresztą w Zakopanem mieli kilka takich punktów. Oni to nazywali melinami. Tam przychodzili, dostawali polecenia i szli. Gdzie szli? No szli na Węgry. No to byli ludzie wprawni, to przede wszystkim byli ludzie, którzy znali góry. Głównie to byli przewodnicy, ratownicy, bo oni jedynie wiedzieli, którędy i jak przejść. Jak opowiadali, to najtrudniej było przejść przez Słowację, bo Słowacy jak kogoś złapali, no to wydawali Niemcom. A Niemcy od razu egzekucja, rozstrzeliwali. I przykładem tego może być
Helena Marusarzówna, którą Niemcy złapali, Słowacy złapali, ci strażnicy graniczni, złapali ją na stronie słowackiej, wydali Niemcom. Niemcy razem z grupą chyba 15 osób rozstrzelali ją w Woli Podgórskiej koło Tarnowa. Podobną sytuację miał jej Helenę brat Stanisław Marusarz, ten sławny skoczek przedwojenny. Jego tak samo złapali na Słowacji. Przekazali go Polakom. Był trzymany w areszcie w Krakowie na Montelupi, ale udało im się, bo tam ich było więcej. Dzień przed egzekucją i w jakimś wyłom zrobić w murze, kratę jakoś rozciągnąć. Udało się mu zeskoczyć z któregoś tam piętra na podwórze, przeskoczyć przez mur, no i przez Kraków jakoś tam uciekł. No i potem po prostu kurierzy go przeprowadzili na Węgry do Budapesztu, ale już potem nie chodził i no tam siedział, bo był znany. Niemcy go znali sprzed wojny, bo on przecież konkurował jako skoczek między innymi z Niemcami. I tam na Węgrzech, w Budapeszcie, on był zatrudniony, on Madziarom, Węgrom budował skocznie narciarskie, bo oni po prostu na tym się nie znali, a Marusarz był w tych sprawach oczywiście obeznany. On im przez wojnę te skocznie tam organizował. Pamiętam kilku kurierów, niektórych z nazwisk, niektórych pamiętam osobiście. No, był takim bardzo znanym kurierem, zwanym zresztą asem kurierów tatrzańskich, był Józef Krzeptowski, przez nas nazwany Ujkiem. Ja miałem okazję się z nim po wojnie poznać. Myśmy pracowali razem. On tu w Kościelisku był taki ośrodek dla pilotów. On pracował jako przewodnik, a ja pracowałem jako instruktor sportowy. No i w tym ośrodku razem to my się spotykali codziennie. Chodziliśmy z tymi grupami pilotów po górach, więc była okazja pogadać, porozmawiać. I on chętnie opowiadał o tych swoich sprawach, o tym, co robił i co on tam przenosił, a więc, że dokumenty, prasę, gazety, pieniądze, ludzi, różnych ludzi, jak opowiadał, i księży, i komunistów, i innych, i oficerów, i ministrów, wszystkich, co się chcieli przez Węgry dostać na zachód. Z tego, co mi opowiadał, on miał taką swoją trasę kurierską. A więc głównie wychodzili tu z Rostock na zachód, na granicy Kościeliska w stronę Witowa. Tam był ten punkt przerzutowy u takiego Jana Szczepaniaka Sywarnego. Oni się tam gromadzili, schodzili się, przynoszono im z Warszawy tam, czy dokumenty, czy inne sprawy, albo ludzi. No i oni na tym odcinku brali pod swoją opiekę i przeprowadzali. Więc on takich ludzi przeprowadzał przez wojnę. Miał, jak opowiadał, 58 przejść kurierskich przez Tatry. I głównie przechodził właśnie tu przez Kościelisko, Dolinę Kościeliską, ale nie szedł drogą, bo Niemcy tam spacerowali, nie rozłazili, więc przechodzili poza drogę lasami, tak po prostu przez góry na Ornak, potem na Przemstomanową do Doliny Cichej, stamtąd, jak mi pokazywał później, przez Kopy Koprowe, tam trawersowali popod Krywań i do Trzech Studniczek. I tam przy drodze w lesie mieli takie miejsce oczekiwania. Był umówiony z takim jednym Słowakiem taksówkarzem, nazywał się Jan Lach, a drugi był taki też Kertesz się nazywał. On
bo zabierał go do taksówki, a punkt taki orientacyjny to był taki, że jak ten Ujek Szeptowski był tam i czekał na niego, to na drodze na szosie kładł gałązkę, taką gałązkę świerku. No i ten taksówkarz jadąc, to wiedział, że on tu jest. No i po prostu zabierał go razem oczywiście albo samego, albo nieraz z tymi ludźmi, których przeprowadzał, nie? I potem jechali, jak opowiadał właśnie ten Krzeptowski, w stronę Dobrzyny, tam w stronę Koszyc, do granica między Słowacją a Węgrami była w Kisaku, to jest taka niewielka stacja benzynowa, bo Koszyce już były po stronie węgierskiej, w tym Kisaku przechodził na drugą stronę, tam była stacja kolejowa, wsiadał do pociągu, kupował se jedziet, tak jak on to mówił po madziarsku, czyli bilet, i jechał do Budapesztu. I w Budapeszcie meldował się na w tej centrali tam. On mówił, że to była ulica Utcavaci, a szefem był tej całej komórki przerzutowej był Wacław Felczak. I on się tam meldował u niego, potem od niego dostawał polecenia, jak trzeba było, kiedy i jak, no i znowu wracał z powrotem tu, na tereny do Polski, dostawał polecenia tu, przez jakiś okres czekał na to zlecenie i znowu tam i nazad wędrował. No, opowiadał, różnie było. No. Były, jak w zimie, to były nieraz takie trudne warunki, na przykład był śnieg prawie do pasa, no to brnął przez te góry i przez te doliny i przez te zaspy i z plecakiem, nieraz wielki plecak ciężki nosił. I był, jak opowiadał raz, że ten odcinek przez Tatry to mu musiał przejść 3 dni i 3 noce, zanim przebrnął zupełnie tam przez tą Słowację na granicę. No, tam już nie było tak trudno, bo Węgrzy tam nie za bardzo tej słowacko-węgierskiej granicy pilnowali, więc tam nie było problemu, ale tu był problem, bo tu Niemcy patrolowali i tu Niemcy właśnie wyłapywali, a zresztą jak nie Niemcy, no to Słowacy po prostu im pomagali. No, różne te przygody miał, raz opowiadał, że na przykład, że go po drodze złapał go strażnik słowacki, filanc, jak on to mówił. No i on wiedział, że go Niemcom odda, ale on się zorientował zaraz, jak on się nazywa. I wiedział, że takim właśnie antypolskim, bardzo zagorzałym był taki strażnik Śliwka. I on mówi do niego tak, jak go tu złapał przy tej granicy, mówi: panie Śliwka, jak wy mnie oddacie Niemcom, to moi kameradzi przyjdą tu w nocy i ubiją waszą mężelku i waszego Janiczka, a i Haniczku. No i ten strażnik tak się zastanowił i tak postał i mówi: uciekaj. A ja się potem tego Krzeptowskiego pytałem, no ale skąd wyście wiedzieli, co to za strażnik i jaką on ma rodzinę? A on mówi, ja nic nie wiedział. Ale wiedział, że ten strażnik, wiedziałem, że taki Śliwka jest zagorzały i pomyślałem sobie, że na pewno będzie on. No ale skądście wiedzieli, jaką ma rodzinę? No nie wiedziałem. Ale wiedziałem to, że na Słoweńsku to co drugi chłopak to był Janiczek, a dziewczyna to Haniczka. No i strzeliłem go i trafiło. No i wtedy ten Śliwka mnie puścił. No. Inny znowu przypadek opowiadał, jak wracał z Węgier i odpoczywał w los tam do takich wysokich traw, odpocząć usnąc. A za chwilę słyszy, a nad nim stoi ten filanc w słowackiej: ruki chore, wstawaj. No i on wstaje i mówi: słuchaj, co ze mną zrobisz? Uwidzisz.
A ujek mu gadał tak, słuchaj, rób co ze mną, co chcesz, ale jestem taki głodny, co muszę teraz się zjeść, bo nie mam siły. I ot piną plecok, wyjmuję kiełbasę taką madziarską, taką z papryką, wyciągam flaszkę palenki, siedzę przed nim i jem. Zjodek to, nalełek ze wódki, przepiłek, nalełek drugą daję mu, on kręci głową, nie. No to ja tak tam wódkę postawię na ziemi, cofnąłek się ze trzy kroki, on podeszedł, wziął, wypił, postawił tam, cofnął się, to ja znowu tak. I tak nas mamy do tej flaski, my dochodzili i całą my wypili. No i pytam się go tak, no i co teraz zrobisz ze mną? A on mówi, a sakra, idź. No i wypuścił mnie. No i on wtedy był, a jużem się wtedy nic nie bał, bo jak już się mi tak udało, no to śmiało do Polski tu przyszedł do Zakopanego. A ukrywał się między innymi na Karpielówce w Kościelisku. Było tam takie małżeństwo starsze, Gustaw Hołe i żona. I on miał taką chałupinkę niewielką mieli i byli sami, prawda? Więc to było, a co ciekawe, że dosłownie 200 metrów tam w tym wojskowym ośrodku, takim wielkim tu w Kościelisku, było pełno Niemców. I on tak bliziutko po prostu tam miał tą swoją melinę, a znak miał taki, że jak przychodził do nich, to miał umówione, że tam podchodził z tyłu do chałupki, tam były takie drzwi i pukał, prawda? Umówiony znak, pukał. A ten Gustaw to on sobie lubił wypić trochę. No to jak mu potylił drzwi, to ubiegł od razu mu wpychał flaskę z palinką, z wódką. No to był sygnał rozpoznawczy. No już mógł tam siedzieć nieraz dwa i trzy dni po prostu. No i znowu czekał na polecenie.